to pora naprawić jakiś prom. Jeszcze nie kosmiczny, ale powoli, małymi kroczkami. Zaczniemy od promu morskiego. Tak, promu morskiego to jest dobry początek naszej przygody z promami. Jaki jest problem z tym promem? Problemem jest rozgłośnia radiowa. I wiecie, prom jest ogromny, naprawdę ogromny. I wszędzie komunikaty wydawane przez kapitana muszą być dobrze słyszalne. Na przykład, uwaga, pali się, skaczemy do wody. I skoro ten statek jest ogromny, to tych głośników jest bardzo dużo. Najlepszym rozwiązaniem na taką dużą ilość głośników jest instalacja radiowęzłowa. Bo połączenie tych wszystkich zwykłych głośników, jak tutaj widzicie z tyłu, takich, no to robi się problem, dlatego że impedancja jest niska głośnika, więc tam płynie niskie napięcie, ale duży prąd. I tutaj już przy niskim napięciu impedancja kabla ma znaczenie. Więc żeby to ominąć, najlepiej zastosować wyższą impedancję, na przykład 50 ohm, i puścić tam dużo wyższe napięcie, na przykład 100 V. Dlatego że te kable mogą mieć po 200-300 metrów, to wtedy ta impedancja kabla no już jest sporawa. Ale przy napięciu 100 V ta impedancja już nie ma tak dużego znaczenia. I dlatego tu jest zastosowany radiowęzeł o napięciu zapewne 100 V. Tutaj jeszcze nie mam dokładnej dokumentacji, mam dokumentację taką pobieżną. I tutaj głośniki są łączone równolegle. Co oznacza, że każdy dodatkowy głośnik powoduje, że impedancja całkowita całego obwodu jest mniejsza. Tutaj widzicie wzór łączenia rezystorów równolegle. Łączymy równolegle, rezystancja spada. Dwa głośniki 50-ohmowe równolegle to jest 25 ohmów i tak dalej. Natomiast szeregowo, jak tutaj na przykład impedancja kabla, kabel to już jest, no jednak będzie dodawany szeregowo, to już ta impedancja będzie rosła, bo ten kabel jest dodawany w szeregu. A dokładnie problem jest taki, że jedna z tych linii nie działa prawidłowo, a dokładnie linia z głośnikiem, który znajduje się w CMK, czyli centrali manewrowo-kontrolnej, czyli bardzo poważnej centralce, gdzie tam są wszystkie komputery obsługujące silnik i mechanizmy manewrujące statkiem. Tam się odpala główne silniki statku i tam, kurczę, nie słychać komunikatów. Ale o to chodzi, że tutaj piszą technicy ze statku, że łącząc się bezpośrednio z mostka CMK, komunikaty są słyszalne prawidłowo, czyli głośno i wyraźnie. Natomiast przy opcji na komunikat na wszystkie głośniki, czyli kapitan zaznacza komunikat na wszystkie głośniki, wtedy w CMK nie słychać nic. Jest tak cicho, że nic nie słychać. Tak wygląda schemat. Z roku, uwaga, 87 rok. W tym roku się urodziłem, w kwietniu, a to jest z marca, czyli przed moimi urodzinami. Wow. I tak, tutaj mamy oznaczone trzy elementy. Central Unit MK4, do którego jest połączony mikrofon. Kolejny jest połączony do prawdopodobnie rekordera lub tutaj... kurczę, no ciężko to przeczytać. Lub to jest Central Unit MK4... Nie wiem, które jest które, tak? Central Unit MK4 posiada od 1 do 20... flash. Ciężko tutaj się rozczytać. O to chodzi, że te wszystkie linie można załączać oddzielnie. Czyli chcemy się połączyć z CMK, wybieramy linię Engine Room, to jest linia 10. No, możemy bezpośrednio się z mostka komunikować z poszczególnymi liniami, dlatego potrzebujemy modułów do przełączania, załączania linii do wzmacniacza. I tam jest odpowiednio, jak na tym zdjęciu widzimy, od 1 do 20. I tutaj możemy sobie, nawet jest opisane, a tutaj jest opisane, no, CMK to jest linia 10. Kurczę, tak, linia 10 w tym miejscu jest, klikamy na 10 i bezpośrednio się łączymy tylko i wyłącznie mikrofon mówi na linię 10 do głośniczka, który jest w CMK. I to działa, ale jak klikniemy ten guzik All, to powinno komunikat iść na wszystkie. I tu się pojawia problem, że technicy sprawdzili, że podłączając kolejne moduły od 1 do 2, 3, 4, 5, te komunikaty są coraz ciszej słyszalne. Coraz ciszej. Tak jakby wzmacniacz nie dawał rady, podłączając kolejne moduły. Szanowny pan technik tutaj nam zrobił podliczenie impedancji wszystkich linii. Tutaj jest 17 linii, 13 nie ma 13. I te impedancje, widzicie, są dosyć wysokie. Zastanawiały mnie te linie 14, 15, 16, 900 ohmów, gdzie dokładając kolejne głośniki, ta impedancja powinna spadać. Ale okej, tutaj musi być naprawdę cholernie długi kabel, że ta impedancja dodała się. No ale kurczę, 880 ohmów, coś koło tego powinno być impedancji samego kabla. Muszę to zmierzyć, zobaczyć o co chodzi. Chyba że tam niektóre głośniki były łączone szeregowo, na przykład kilka głośników szeregowo i dopiero równolegle kolejne. No to jest troszeczkę dziwne. No normalnie impedancja powinna mi się wydaje, że mieć około 12,6 ohma. I tutaj chyba jest brak troszeczkę zrozumienia przez technika, gdzie napisał, serwis zasugerował, że któryś kanał może zwierać i przez to całościowy sygnał spada, gdy wybierze się na opcję All. Sprawdziłem wszystkie kanały pod kątem zwarcia i zalania i nie stwierdziłem, żeby jakiś kanał robił przez to problem. Z pomiarów natomiast wynika, że przy łodziach ratunkowych, gdzie są zamontowane po dwa głośniki, kanały są nadmiernie obciążone. To jest tam i tam, nie?
Rezystancja tych kanałów to po 12,6 ohma, a według dokumentacji głośniki w kanale powinny mieć po 50 ohmów lub głośnik 50 ohmów szeregowo ze wzorem 47 ohmów. W sensie uważasz, że to jest za mało, no ale jeśli dodajemy głośniki równolegle, tutaj rozumiem, że mogą być dwa głośniki, które są szeregowo, ale w gałęzi równoległej. Ta gałąź może mieć 100 ohmów, ale druga para 100 ohmów już da nam 50 ohmów. A tu jest to głośników sporo, tak? Więc 12,6 ohma to nie jest tak wcale za mało. Oczywiście nie powinno przekroczyć minimalnej impedancji wzmacniacza, gdzie w tym wypadku minimalna impedancja wzmacniacza to jest 4 ohmy. No i tu też oczywiście technik zrobił pomiar. Obliczyłem, że z łodziami wypadkowa rezystancja wszystkich linii wynosi 2,6 ohma. Robił pomiar zapewne ohmomierzem. W tym wypadku mierząc impedancję miernikiem impedancyjności, czyli przy prądzie zmiennym, a nie przy stałym, tutaj już impedancja nam pokaże o pół ohma na pewno wyższą, czyli powyżej 3 ohmów. 3,1 na przykład pokaże ohma, ale to wciąż jest za mało dla wzmacniacza, który ma na wyjściu impedancję 4 ohmy, gdzie można podłączyć obciążenie 4 ohmowe. Uważam, że z takim zestawem głośników wzmacniacz nie pracuje w odpowiednim warunku i jest przeciążony. Też mógłbym tak podejrzewać. Też tak podejrzewam. I cały czas sądziłem, że zgodnie z tym schematem tutaj widzimy tylko jeden 100-watowy wzmacniacz. Ale przyglądając się przesłanym zdjęciom, zobaczyłem, że tu są dwie końcówki, że tu są dwie końcówki mocy. Dwa wzmacniacze. Jeden taki, który ma tutaj końcówkę mocy Tesla KD502, ale żeby to pracowało razem, to musi działać w przeciwfazie, tak? Wtedy jakby w pełnym mostku. Temu zasilacze muszą być zmostkowane. Później się dopatrzyłem, że tutaj, na tym zdjęciu, zasilanie rozgłośni alarmowej sieci załoga pospaszadrowie załączyć oba wzmacniacze. Czy tutaj już jest komunikat, żeby to wszystko zasilić, musimy mieć oba wzmacniacze. I teraz się przyglądając dalej, tutaj widzimy dodatkowy moduł w tym miejscu, czyli to jest zapewne według mnie odwracacz fazy. Żeby te wzmacniacze grały razem, muszą działać w przeciwfazie. Ale nie w przeciwfazie na przykład na połówce plusa, tylko w przeciwfazie, że plus robi górkę i minus robi górkę w drugą stronę. Nie, że to robi górkę i wychodzi potencjał 0, nie? No tak nie, bo tutaj podłączamy wyjście do plusa jednego wzmacniacza, a drugi wzmacniacz wyjście podłączamy do minusa głośnika. I to tak działa w tą stronę. I teraz, przyglądając się jeszcze dokładniej, tu mamy bezpiecznik, widzimy drucik. Wchodzę na zdjęcie drugiego wzmacniacza i tu już tego drucika nie widzę. Tu widzę odblask, jasny, ale bez drucika w środku tego bezpiecznika. Tutaj ten odblask też jest drucik. Tutaj natomiast jeszcze widzimy coś z rezystorami, są jakieś dziwne, nawet tutaj. Śmieszna rzecz jest taka, że wcześniej był jakiś serwis taki tutaj, który obsługuje te statki pod względem elektrycznym. Coś próbował tutaj zmieniać i spalił jeden wzmacniacz lub to tak po prostu było urzucone, że spalił wzmacniacz. Później go naprawił, ale dalej był ten sam problem, że ta CMK nie była słyszalna dobrze. Podejrzewam, że mimo wszystko jeden wzmacniacz po prostu nie działa. Jest przepalony jeden wzmacniacz. I na jednym wzmacniaczu po prostu nie da rady tego zasilić. Tych wszystkich głośników. I to by się zgadzało dla mnie. Więc kupiłem zestaw rzeczy, końcówki mocy, rezystory, różne rezystory, bo nie wiem jakie to są rezystory, są przepalone niektóre, z tego co widzę, bezpieczniki. Zbieramy się, lecimy na prom. Witaj przygodo, będzie zabawnie. No dobra, jesteśmy na statku i tutaj mamy tą naszą rozgłośnię, która działa. Możemy ją testować. Natomiast przeszła modernizację, jest dołożony kolejny wzmacniacz. I teraz będzie walka, dlatego że za bardzo nie ma dokumentacji, jak jest połączony nowy wzmacniacz. Dopiero szukamy tego. Mamy wam znać zaraz, tak? Musimy to rozkręcić, zobaczyć, bo ta sekcja wzmacniacza się bardzo mocno grzała, więc musimy ją dokładnie zbadać. Damy znać zaraz. Niestety początku naprawy kamera nie zarejestrowała, więc mówię, co się działo. Okazało się, że mamy dwa główne wzmacniacze 100-watowe, takie potężne, natomiast te małe, które dostaliśmy na zdjęciach z końcówkami mocy KD502, to były wzmacniacze 20-watowe intercom. Czyli one robiły przedwzmocnienie, aby później podać te sygnały na wzmacniacze główne. I tak jak się spodziewałem, że jeden wzmacniacz ma przepalony bezpiecznik, tak okazało się, że ma! Ma skubaniec, uszkodzony bezpiecznik. Pierwsze co, wzmacniacza na stół, zmierzyłem tranzystory mocy, sprawdzając, czy nie ma dziwnych spadków napięć w teście diody, czy nie ma zwarcia. Żadna końcówka nie ma zwarcia. Żadna końcówka nie miała zwarcia, natomiast pomiary były bardzo dziwne. Bardzo dziwne pomiary, dlatego podłączyliśmy to, te całe wzmacniacze pod napięcie, zobaczyć, czy
prąd spoczynkowy będzie wyższy niż normalnie, bo przy standby'u to nie powinno pobierać za dużo prądu, tylko prąd biasu. Natomiast przy wzmocnieniu podaniu sygnału wejściowego, to wtedy następuje to wzmocnienie i wtedy ten prąd jest dużo wyższy i wydzielana energia. No i zobaczcie, co się działo. Z prądem spoczynkowym będzie coś leżało. 1,1 ampera już. Zaraz się powinny końcowe grzać prawdopodobnie. Dobra, prąd się stabilizuje. Jeszcze raz podłącz tamten. Zablokowałem temperaturę, zobaczyć, czy tu jest ścieżka, tak się leżała. Maksymalne napięcie jego pracy. Spójrzcie tutaj, no nic nie widać na tym schemacie. Nic nie widać, wszystko się zlewa. Panie prezesie, do niego. To już trochę wyższe napięcie niż 24 V. Wtedy można było próbować je odpalić z bezpiecznikiem. Odpalić z bezpiecznikiem i zobaczyć, czy się nagrzeją, nie? Nie denerwuj się. Andrzej, nie denerwuj się. Andrzej, jeździliśmy twoim wózkiem. Patrz, co tu się dzieje. Piotrek. Okej. Dobra. Kolejna przyczyna. Może to zauważyliście przed chwileczką, ale podprawiając luty, tak się spodziewałem, widząc tutaj zdartą solder maskę, ta końcówka mocy nie ma połączenia ze ścieżką. Może tam miała jakieś tam połączenie, ale takie połączenie, którego nie było, takiego mocnego. No tu prądy płyną, tak musi, żeby przepłynął prąd, musi być solidne połączenie, a tu jest ten problem. Wrzucimy tutaj plecionkę, żeby wzmocnić, zazbroić to lutowanie. Na samej cenie tego nie zostawimy, bo cyna pęknie nam. Sama cyna, mostek z cyny nam pęknie. Kompleksowego przeglądu. No, te pady się odbywają, nie? Chciałem rozbieg na baśkę, ale k***a. Beton celować. Jeden z tych tranzystorów. Albo dobra, ja odkręcę. Czy wiesz, co tam może być koło jeżdżania? Na szybki wiesz. Dobra, wydaje mi się, że mamy, jesteśmy na dobrym tropie. Patrzcie, to jest końcówka mocy wymontowana z tego wzmacniacza. Jak widzicie, ten wzmacniacz jest tutaj i montujemy to bezpośrednio
tej pozycji, że łatwo go wymienić, to kusy mocy bardzo łatwo wymienić. Tutaj mamy bazę, tutaj mamy emiter, natomiast kolektor jest na obudowie. Oczywiście obudowa musi być izolowana, dlatego wsadzając tutaj, prąd kolektora jest przenoszony przez te śruby montażowe. Jak widzicie, ona, ta śruba już jest w słabym stanie, jest zczerniała i też mogło wprowadzać opór w tym obwodzie. Natomiast tutaj, w tym miejscu, wyskoczył nam w ogóle pad. Cały pad się urwał, był urwany, był luzem, stykał się jeden ze ścieżką i to przez to nie łączyło. No, sam ten soket nawet wprowadza oporności dodatkowe. Jeśli to pracowało tutaj 20 lat, to pomyślcie, jakie dodatkowe oporności się już na tych złączach zrobiły. Oporność znaczy tracenie tej mocy, wydzielanie się mocy w postaci ciepła, no i brak tej mocy na wyjściu głośnikowym, tak? I problemy z dźwiękiem. Próbuję to wzmocnić maksymalnie i zobaczymy, co się uda. Wszystko wygrzane. Pękane. Nie lepiej, nie? Mnie trochę lepiej, ale no takie też przytopione. Okej, zobacz. Dobra, słuchajcie ludzie, jest taki problem kolejny. Ściągając ten radiator, który powinien być izolowany od kolektora, od w ogóle wszystkich wyprowadzeń naszej końcówki mocy. Tutaj są takie specjalne podstawki, które nam izolują. Jak widzicie, tutaj pod spodem jest gwint. Tu jest taki kołnierz plastikowy lub innego tworzywa, który nam tworzy izolację. Natomiast tutaj zostało to przegrzane, przetopione i tu już jest metal. Tutaj jeszcze jest w miarę w porządku. Ale zobaczcie drugą, tutaj to już doszło do ekstremum i tutaj te wyjścia tych naszych końcówek mocy były po prostu zwarte. Przez to, że ta izolacja się przepaliła, przetopiła. No i dlatego tak się to grzało wszystko, nie? Mamy rozwiązanie problemu. Znaczy przyczynę problemu, rozwiązanie będzie to zaizolowanie. Robimy.
Więc robota jest wykonana. Skończyliśmy pracę nad przedwzmacniaczami. Jak widzieliście tutaj wcześniej, były problemy z połączeniem samych końcówek mocy do PCB, do linii, tak? I więc tutaj no, nie było wyjścia. Same dystanse, które spełnią rolę izolatorów, były popękane, uszkodzone. Dwa kolektory tych dwóch tranzystorów były z tobą zwarte przez radiator. Musieliśmy tutaj improwizować, wycięliśmy z PCB, oczywiście PCB na części, dystanse wsadziliśmy, zdystansowaliśmy to, żeby nie było żadnego zwarcia do śrub, do radiatora i dodatkowo dodatkowo puściliśmy dwa przewody, które będą przekazywały tą energię już po samych kablach, bez tych śrub, bo teraz szło przez te śruby, przez radiator, przez śruby, przez izolację i te śruby się nagrzewały, paliły te nasze izolatory i robiło się zwarcie. Dobra, wrzućmy to w sprzęt, zobaczmy, czy statek wybuchnie, czy popłynie dalej. Dobra, zobaczymy, czy teraz nie ma żadnego zwarcia, dziwnego dużego poboru prądu, żeby tam nie wybuchło. Podłączamy się pod wejście zasilania, wrzucamy około 30 V. I patrzę na pobór. Niestety, nie? Niestety poboru nic się nie dzieje totalnie. Dobra, sprawdzimy, czy to zadziała. Tak, on się tak trzyma. No. A to trzeba zrobić, żeby się mocniej trzymał. Jak gościu mówi, że to jest takie... To mam sąskami, nie? Połączonko, tutaj połączonko jest ok. Okej, okay, to co? To załącza? Okay. Dobra, jest mocno. Przepraszam. Jeszcze jedna chyba. Jeszcze tu. Chyba? Zawoda. Tak, świeci na dole. Dobrze, załączył. Tak. Dobra, jest. Rychu, jesteś w CMK? Ale teraz będziesz przez 5 minut? To słuchaj, weź usiądź tutaj przy biurku, przy pulpicie, nie? Zaraz nadamy komunikaty i przysłuchaj się temu głośniczkowi tam w tym pulpicie, czy on zniekształca tak jak zniekształca. No tu gdzie jesteś, no ten co tak zniekształcał nam, nie? Dobra, to za 5 minut dosłownie będziemy uruchamiać się, słuchaj, czy tam głośno graj, czy zniekształca, dobra? Dobra. Dobra, testujemy. Dobra, załącz Kuba. Tylko się czy słyszymy się? Mhm. Tak. Komunikacja do strony. Raz, dwa, trzy, kontrola rozgłośni, raz, dwa, trzy. Dobra, idziemy zobaczyć się najgodniej. Ten nam nie gra, musimy go naprawić. Nie poszło. Ten nam jeszcze nie gra, tego musimy tutaj czy tam i tam, nie? Wywołujesz mnie, wywołujesz, ale się chyba nie słyszymy, nie? Nie słyszymy się. Dobra, włączmy jeszcze raz test, muzykę. Czy jest i co jest? Thank you.
wyłączamy je. Wyłączamy wszystko. Teraz Macierz pracuje. Nie jestem pewien co do tego górnego, wiesz? Tego tu. No to puszczamy tylko załogę. No, ale wszystko wyraźnie, głośno, wyraźnie. Dobra, dzięki. Moja bongo. Wszystko wyraźnie, głośno, tak? Przy ołu? W CMK. Tak, 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 tak. O, czyli jest progres, tak? Jest. Do wyjścia, nie? Halo, halo, halo. Jak mnie słychać? Ja się słyszę bardzo dobrze. A ja się jeszcze lepiej. Zobacz z drugiej strony. Halo, halo. Jak mnie słychać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dzięki. Kuba, Kuba! Tak. A załącz teraz, żeby grało. Dobra. A nie ten lepiej grać niż tamten. Czy nie? Tak samo? Tutaj z każdego miejsca będzie słyszał. Tu idziesz jeszcze? Zobaczę jak gra. Zejście do lochu normalnie, nie? Dlatego ci skóry mówią, że to jest kotłownia. Ja jeszcze do kotłowni. To jest ciepło tutaj, chyba ciepłej. Tak, moja. Kurwa, to w ogóle prawie nie grała. Jak gra, to tutaj by było w ogóle słychać. Jest wykształcenie. Czy to jest ten centrala nad CMK i ten głosik w ogóle nie było słychać przy ustawieniu na all. A właśnie teraz gra na ustawieniu na all, czyli jest idealnie. Słychać pięknie. Poprawiamy. Gra, gra, wszystko działa. Idziemy do domu, świętować. Naprawdę. No co chłopaki, dziewczyny, czas na prom kosmiczny, nie? Śrubki wygrzewane spod spodu. Dobra, to jest mój współpracownik, kolega, z którym to się udało teraz zrobić. I tak, to jest właśnie ta rozgłośnia. Jeden wzmacniacz, dwa przedwzmacniacze, drugi wzmacniacz. Była przeróbka, gdzie tutaj wcześniej firma przerabiała, dorzuciła
jeden wzmacniacz radiowęzłowy. Problemy były dwa przedwzmacniacze, które widzieliście, jakie uszkodzenie było. Izolator pokruszył się, ściągnął się radiator, zwarły się do kolektora. Kolektor był zwarty na dwóch tranzystorach i tam był duży prąd. I tu jest taki myk zrobiony, że ten wzmacniacz był zasilany nominalnie, normalnie z dwóch źródeł. Źródła bateryjnego i napięcia przemiennego sieciowego. Tutaj przerobili, odcięli zasilanie przemienne, dali wejście na wzmacniacz, puścili na... Wyjęty jest transformator, który był tak, wyjęty. Prawdopodobnie był przepalony w jakiś sposób. Może się uszkodził, nie? No i zastąpiono go impulsowym zasilaczem. Tak, czyli tak, wejście na ten wzmacniacz, puścili na dodatkowy zasilacz impulsowy i dopiero z tego zasilacza z powrotem poszło na ten zasilacz. Na ten wzmacniacz i taki tu jest został zrobiony myk. Przewodami telefonicznymi. Tutaj napięcie 220 puszczone z magistrali, które wchodziło nominalnie na ten wzmacniacz, zostało oczywiście na wzmacniaczu odcięte, puszczone na liniami telefonicznymi na dodatkowy zasilacz i pójdzie z powrotem, również cienkimi przewodami, z powrotem na wzmacniacz. 24 V zasilanie. 24 V zasilanie i to też długi kabel, prawie tam 1,5 metra. A to 100-watowy wzmacniacz jest po 24. 100-watowy wzmacniacz przy 24 V ma dać 100 W, to wiecie jaki tam spadek jest na tych kablach. Duży, więc tutaj jeszcze podkręciliśmy zasilacz, żeby było większe napięcie. 28,5 V się udało zrobić. Grubsze kable i gra dobrze teraz. Oczywiście końcówki na problem. Dobra, dalej w górze chyba, nie? Tak jest. Lecimy. Minął tydzień od naprawy, ani słychu, ani widu, odnoszę tej usterki, więc wszystko działa jak należy. Gdyż poprzedni serwis, gdy tam niby naprawił, to od razu to się grzało i od razu były problemy i tak dalej, nie? Jak widzicie, trochę oczy bolały od przeprowadzonej izolacji tej końcówki mocy, ale no wtedy nie mieliśmy żadnego wyboru. To była naprawa, którą było trzeba wykonać w ten jeden dzień. Ale żeby ten izolator zdobyć, to teraz patrząc na gogla, takiego samego, jeden do jednego izolatora się nie znajdzie, takiego soketu. Są sokiety całkowicie inne montażowo, ale mi się wydaje, że nawet lepsze są, bo mają taką blaszkę po całości, to jest ściągnięte cała blaszka, a nie tylko takie czopy z gwintem, gdzie to przybije się przez tą izolację. Więc te nowsze są lepsze, ale one no troszeczkę inaczej wtedy się zamontują. Ale no, zamówię je i jak coś będę miał i to się zrobi no, na tym nowym sokiecie. Tą robotę na statku wykonać samemu byłoby troszeczkę ciężko, dlatego poprosiłem Piotrka. Dziękuję mu za to. Sporo rzeczy tam zauważył, więc razem udało nam się to naprawić. Bardzo mu za to dziękuję. To była pierwsza naprawa tego typu wyjazdowa, więc przepraszam was za tą chaotyczność, ale to było pierwszy raz i teraz musimy sobie wyrobić. Czyli ja, mój kamerzysta, Miłosz, montażysta, musimy sobie wyrobić technikę nagrywania, składania takich filmów, żeby wam się to jak najlepiej oglądało. Więc dajcie nam czas, wyszlifujemy to. Jeśli wam się ten film podobał, to dajcie tak 50 tysięcy łapek w górę i znajdę jakąś kolejną cięższą robotę do zrobienia na statku, taką już naprawdę poważną i spróbuję to ogarnąć. Już teraz ta robota była poważna, bo już chyba wszystkie serwisy były na tym statku i nie udało się tego naprawić. Kapitan był w szoku, że my to zrobiliśmy w jeden dzień. Poprzedni serwis miał podejścia i nie naprawił tego i się poddał. Więc pozdrawiam ten serwis, jak coś to dzwońcie. No i na koniec pamiętajcie, ekipa z tym współpracuje, czyli Komputronik, laptopy, komputery i na elektronika tam kupujemy. Jeśli macie sprzęt do naprawy, laptopa, statek i inne podobne rzeczy, to formuła złożonego jest w opisie pod filmem. No jeśli chodzi o statki i elektronikę przemysłową, piszcie do mnie bezpośrednio na mojego Gmaila. Meble biurowe, warsztatowe, fotele, tylko i wyłącznie LZAP, części elektroniczne, TME. Trzymajcie się, do następnego. Hej.